Sobota, 25 maja, minęła 18.30. Andrzej Buchowski, zapraszam na główne wydanie Kuriera Polskiego. A teraz skrót pozostałych informacji dnia, w którym dziś kultury także nie zabraknie. Bezsenną noc miłośnikom teatru szykuje Dom Kultury w Ozimku. Na jego deskach z soboty na niedzielę wystąpi 5 teatrów stowarzyszeniowych z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że wspólnym mianownikiem ma być mała forma, taka, która zmieści się na tamtejszej scenie. A poza tym stawiają na różnorodność, od teatru ofowego po monodram.